Wygląda na to, że nasze odliczanie się już skończyło, to znaczy, że jesteśmy na żywo. No i oczywiście pierwsza rzecz, którą potrzebuję wiedzieć, zanim się przywitam, przedstawię moją gościnię, to chciałam się dowiedzieć, czy mnie widać i czy mnie słychać, i będzie cudownie, jak napiszecie mi jakieś komentarze. No i ciekawi mnie też, z jakiego miasta nas oglądasz, gdzie dotarłyśmy dzisiaj. Ja jestem w Gliwicach. Sylwia, Warszawa, co nie? Sylwia, ty w Żerardów. proszę? Żerardów. Pod Żyrardów. Warszawą. Pod Warszawą. Cudownie, cudownie. No to właśnie, to w takim razie, zanim zaczniemy tą część merytoryczną, to opowiem, z jakiego powodu się spotkałyśmy dzisiaj. No i spotkałyśmy się oczywiście po to, żeby porozmawiać o zapachach w praniu, czyli o płynach do płukania, wszelkiego rodzaju jakichś granulkach zapachowych, które. No właśnie, odpowiemy na pytanie, czy one są, oprócz tego, że są miłe, dla niektórych może nosów, dla niektórych nie, jak widziałam w komentarzach wczoraj pod postem, a wszystko po to, żeby zaprosić Was na webinar Bezpieczne Pranie, które poprowadzę z Sylwią, a właściwie to ja bardziej się grzecznie przywitam i opowiem trochę o moich doświadczeniach w tym temacie, a poprowadzi webinar właśnie Sylwia, znana jako Mama Chemik. Odbędzie się w sobotę i link do zapisów znajdziecie na stronie webinar.kocstylu.pl. Powinien pojawić się link zaraz albo w opisie do tego naszego nagrania, albo zaraz w komentarzu. Także no właśnie, jak już jestem tutaj przy wspólnym przedsięwzięciu, to opowiem w ogóle skąd wziął się mój pomysł. Oprócz tego, że oczywiście jako człowiek piorę swoje rzeczy i mam różnego rodzaju doświadczenia, lepsze bądź gorsze, jako intensywny alergik i na wiele rzeczy, no to mam te doświadczenia, myślę, trochę bardziej skomplikowane. Tą relację z praniem mam bardziej, czy w ogóle ze sprzątaniem, skomplikowaną, więc obserwuję w internecie. Różne wątki, czytałam blogi, czytałam artykuły, no i tak właśnie gdzieś trafiłam na Instagramie na Sylwię, czyli na Mamę Chemik, która prowadzi niesamowicie merytoryczny, fantastyczny profil, gdzie dzieli się właśnie swoją chemiczną wiedzą w kontekście no, takiego bezpiecznego korzystania z chemii, chyba tak ogólnie mogłabym powiedzieć, ale Sylwia pewnie będziesz chciała się przywitać i doprecyzować, także oddaję Ci głos. Ja powiem szczerze, że mówię o sobie, że uczę o chemii wokół nas, bo tak na dobrą sprawę wszystko wokół nas jest chemią, tylko jedno jest taką lepszą, drugie gorszą. A w sumie lubię też powiedzenie, w sumie cytat Paracelsusa, który nazywany jest ojcem medycyny, że wszystko jest trucizną i nic nie jest trucizną, bo tylko od dawki zależy to, czy coś z tą trucizną się stanie. I tak jak wspomniałam, wszystko wokół nas jest chemią. Wszystkie zapachy, które mamy wokół siebie, to są substancje chemiczne. Tylko część z nich to są substancje naturalne, a część syntetyczne. No i też tak na dobrą sprawę musimy sobie uzmysłowić to, że nawet te naturalne mogą nam szkodzić. I na przykład, jeżeli będziemy w domu koło łóżka stawiać kwiaty bzu, to one mogą powodować bezsenność. I to jest taka wiedza, którą mają osoby, które interesują się takimi naturalnymi różnymi rzeczami. Ale osoby, które normalnie robią zakupy, kupują sobie właśnie ten środek do prania, płyn do płukania, nie myślą o tym, że te zapachy mogą wpływać też na to, jak my funkcjonujemy. Tylko patrzymy, o, jaki piękny zapach. No i właśnie dlatego uważam, że temat zapachów w środkach czystości jest bardzo, bardzo, bardzo ważny. No to dobrze, to ja w takim razie zadam pierwsze pytanie, bo mam nadzieję, że też będziemy mieć pytania tutaj od naszej publiczności. Widzę, że mamy już kilkanaście osób na żywo, także dziewczyny się zbierają. Tak, prosiłam, żeby pisać, kto skąd jest. Mamy Ewę z Sierpca między innymi. Jest Agata, cześć Agata, Agatę doskonale kojarzę, także super, super, że piszecie. Pamiętajcie też, że można zadawać Sylwii pytania w trakcie naszego spotkania i pewnie po nim też, bo wierzę, że niektóre osoby będą oglądały retransmisję tego wydarzenia. Więc moje pierwsze pytanie, w takim razie czy to, że coś ładnie pachnie, bo mi przychodzą od razu po naszych rozmowach telefonicznych w międzyczasie ustalania webinaru sobotniego, przyszło mi do głowy takie pytanie, czy oprócz tego, że zapach może być
negatywny dla mnie, na przykład jako dla alergiczki, to znaczy, że ja będąc skórnie uczulona na pewne substancje zapachowe, no to ja już wiem, że niektórych rzeczy no po prostu najnormalniej w świecie nie powinnam. No to, Boże, mam tyle pytań, że nie wiem od czego zacząć. W każdym razie, czy substancja zapachowa, jeżeli ktoś nie jest alergikiem, to czy ona może coś złego robić nam? I właśnie co, na skórę, na drogi oddechowe? Jak to działa? Ja powiem szczerze, że powiedziałabym, że substancje zapachowe działają na nas w dwa sposoby. W sumie w trzy. Działają na nas, na nasze zdrowie bezpośrednio, działają na nasze środowisko też negatywnie, ponieważ cała ta produkcja, że wiele tych substancji dostaje się do wody, to też jest negatywne dla stworzeń w wodzie, też dla rozwoju roślin, które tam są. I trzecia rzecz, zapachy nas oszukują. Oszukują nas w ten sposób, w sumie najlepsza jest pewna reklama, którą myślę wiele osób kojarzy. Ona była w telewizji przez wiele lat puszczana. Jest to był dom, do którego wpuszczano osoby z zasłoniętymi oczami. Maski mieli na oczach, chodzili po tym domu, byli pytani, co oni czują i mówili, że tak pięknie pachnie, świeżością, kwiatami, czują się jakby byli na łące. A tymczasem na przykład kobieta siadała na kanapie, gdzie obok był worek ze śmieciami, na wierzchu taka głowa ryby z ościami. Z drugiej strony leżała brudna skarpeta, na stole psująca się pizza. I te osoby czuły tylko ten fajny zapach. I dla mnie ta reklama to trochę dla twórców powinna być strzałem w kolano, bo no co ona nam pokazuje? To, że możemy żyć w śmierdzącym domu, w brudzie, a i tak nie będziemy tego czuć. No i właśnie tak trochę działają te środki czystości. Mamy rozmawiać o pralce w sobotę, no to tak na przykładzie pralki. Używamy proszku do prania pachnącego, płynu do płukania pachnącego, jeszcze te granulki się pojawiły, które mają dodawać zapachu, jakby komuś było za mało. I to wszystko powoduje, że wiele osób nie zdaje sobie sprawy z tego, że ma brudną pralkę. I na przykład, kiedy ja polecam ekologiczne środki czystości kompletnie bez zapachów, oni piszą później do mnie, że to im się nie sprawdziło, że pranie im strasznie śmierdziało. Tylko, że to pranie śmierdzi też, kiedy używają tych pachnących środków czystości, bo mają brudną pralkę. Ta pralka nie dość, że daje nam brudne, śmierdzące ubrania, tylko że my tego zapachu nie czujemy, no to jeszcze szybciej może się popsuć przez to, że nie dbamy o nią właściwie. Czyli jak przestaniemy używać, powiedzmy, że ktoś używa standardowych proszków bądź płynów do prania i jeszcze płynów do płukania, albo nawet nie używa płynów do płukania, tylko po prostu rzeczy do prania, które już mają intensywny zapach, no i nagle przestaną tego używać, to zacznie im prawdopodobnie śmierdzieć pranie, tak? Znaczy, może być taka sytuacja. Może śmierdzieć. I to bardzo często takie wiadomości. Okej, okay, no to ciekawe, bo właściwie w czyszczeniu prawidłowym pralki, żeby właśnie pralka sama w sobie nie śmierdziała, a co za tym pewnie idzie, jak ona śmierdzi, to pewnie tam są jakieś bakterie, które idą do naszych ubrań, nie? Tak sobie wyobrażam. Będziemy o tym mówić właśnie w sobotę podczas webinaru, na który oczywiście zapraszamy nieustannie. To będzie co chwilę przerwa na reklamę, wiecie jak to, przerwa na reklamę. Zapisz się na webinar, żeby nie mieć śmierdzącej pralki, bo będziemy mówić o tym, że jak to zrobić, żeby ona nie śmierdziała. Czyli tak naprawdę coś, co jest przyjemne dla naszego nosa, może być przyjemne dla naszego nosa, co tak wybieramy po prostu wąchając płyny do płukania w sklepach, może się okazać, że przykrywa problem natury takiej zdrowotnej, tak? No tak. Ojej, to jest bardzo, ja się bardzo cieszę, że ja tym alergikiem jestem i że nie mogę tego używać. No dobrze, ale w takim razie nie mogę używać, ale używam na przykład naturalnych olejków, to znaczy, że dodaję do tego, kupuję w takich buteleczkach i dodaję sobie do prania po to, żeby właśnie ładnie pachniało. Ja generalnie lubię, jak ładnie pachnie w to pranie. Gdzieś tam jest takie przekonanie we mnie. No i czy to też źle? Nie, jeżeli wybierasz do siebie dopasowane, właśnie to jest ważne i fajne w olejkach eterycznych, że kiedy zaczynamy ich stosować, warto zapoznać się z nimi dokładniej, sprawdzić, co my lubimy, jak one na nas działają, bo one też w różny sposób mogą działać na nas. Właśnie jeden będzie bardziej pobudzający, drugi relaksujący, więc to jest fajne w olejkach eterycznych, że naprawdę jest o nich mnóstwo informacji, można czytać, sprawdzać właśnie na sobie, jak zareagujemy na konkretne. To też jest tak, że każda osoba może w inny sposób reagować.
I to jest właśnie świetne, że zaczynamy się zastanawiać nad tym, czego używamy, a nie po prostu bierzemy coś, co nam najładniej pachnie w sklepie. I tutaj też jest taka ciekawostka. Wiele osób, które przechodzą na takie ekologiczne środki czystości, właśnie zaczynają używać naturalnych olejków zamiast tych super intensywnie pachnących syntetycznych substancji zapachowych, nagle mocniej zaczynają czuć różne rzeczy, które je otaczają. Alejce sklepowej ze środkami czystości zaczyna boleć głowa. Czy ja nawet mam tak, że idąc klatką schodową, czuję, że sąsiedzi za drzwiami myli przed chwilą podłogę. Czuję konkretnie zapach, który kiedyś tam z dzieciństwa kojarzę jeszcze, że moja mama tym myła podłogę. No i ten zapach się wyczula. I są takie sugestie, ja nie znalazłam, bo ja staram się, żeby wszystkie informacje, które przekazuję, były oparte na jakichś badaniach naukowych. A propos tego, akurat nie znalazłam żadnych konkretnych artykułów, tylko takie przypuszczenia różnych osób, że te substancje, które są w środkach zapachowych, mogą podrażniać nasze błony śluzowe w nosie, przez co my nie czujemy, właśnie dlatego nie czujemy tych delikatnych smrodków, tylko czujemy ten bardzo intensywny zapach, który jest w tych środkach czystości. One specjalnie są tak mocno pachnące, żebyśmy my czuli tylko to, co najmocniej pachnie, tymi naszymi podrażnionymi błonami śluzowymi. No i kiedy my przestajemy używać tych sklepowych, syntetycznych zapachów, tylko sięgamy po te naturalne, nasze błony śluzowe dochodzą do zdrowia i zaczynamy czuć to, co naprawdę powinniśmy czuć. I dlatego zaczynają nam przeszkadzać te mocne, intensywne zapachy. Ja pamiętam, że ja to chyba czytałam w Twoim e-booku o sprzątaniu, który kupiłam chyba parę miesięcy temu, nie pamiętam. W każdym razie gdzieś tam kiedyś kupiłam, że właśnie jest tak, że substancje, które są w jakichś właśnie tych bardziej czyszczących rzeczach, już nie wspomnę, w jakichś domestosach, tak, że generalnie ta chemia, może nie tyle zapachy, co chemia, która tam jest, właśnie potrafi sprawić na przykład to, że są osoby, które tak wiecznie jakby chrząkają, nie? Że cały czas gdzieś mają te takie podrażnienie i faktycznie gdzieś, no, może to tak być, już jakby nie wspominając o, bo tak dzisiaj o sprzątaniu nie rozmawiamy, ja Was bardzo serdecznie zachęcam do tego, żeby odwiedzać profil i najlepiej zakupić sobie takiego e-booka, bo tam te wszystkie rzeczy są w jednym miejscu, jeżeli chodzi o sprzątanie, natomiast my dzisiaj o sprzątaniu, nie, my dzisiaj o praniu. No dobrze, no to w takim razie, skoro te substancje zapachowe źle działają na to, o czym mówiłaś, czy coś jeszcze, czy jeszcze jest coś, z czym one mogą nam jakby szkodzić, oprócz tego, że sprawiają, że nie czujemy tego, co tak naprawdę dzieje się w pracy, co dla mnie już jest przerażające, bo to takie życie w takim oszustwie, nie? Że mam pachnące pranie, a tak naprawdę ono jest po prostu tam, nie wiem, jakoś zatęchłe, czy tam cokolwiek z nim się dzieje. A czy w takim razie oprócz tego, czy jeszcze coś jest negatywnego w tych substancjach zapachowych? Wiesz, co ty wspomniałaś o tej swojej alergii. Ja akurat wczoraj specjalnie poszłam do Rossmana i gdzieś jeszcze byłam. I w Lidlu byłam, tak przeglądałam sobie różne właśnie produkty do prania. I na każdym płynie do płukania i na tych granulkach zawsze był napis, już sobie nawet zapisałam, może powodować występowanie reakcji alergicznej. Dokładnie tymi słowami było to napisane na każdym opakowaniu. Bo tam właśnie te substancje, tak jak wspomniałaś, na ciebie działają uczulająco, na inne osoby też mogą, tylko nie każdy zdaje sobie z tego sprawę. Jeszcze problem polega na tym, że płyny do płukania, czy te granulki, granulki są używane w trakcie prania samego, płyny do płukania są używane w trakcie płukania, więc one bardziej zostają na tkaninach. To wszystko jest tutaj w środku, w tych naszych włóknach, cały czas ociera się o tą skórę, więc wszystko, co było w płynie do płukania, z naszą skórą ma kontakt, wpływa na nią i właśnie mogą powstawać jakieś uczulenia, ale również wysuszanie tej skóry, czy jakieś inne z nią problemy, zaczerwienienia i tak dalej. No ja akurat nie mam żadnych kompletnie alergii, więc ciężko mi też powiedzieć, co tutaj może występować, ale wiem, że często ludzie kompletnie nie łączą tego z środkami, których używają. Kolejna rzecz, jeszcze tak się zastanawiam, co ja sobie tutaj zapisałam, żeby nic nie zapomnieć. Rozmawiamy o praniu, ale tak na chwilę wspomnę o produktach do zmywarki, które mają substancje zapachowe. No to zostaje, nigdy nie jesteśmy w stanie wypłukać wszystkiego, zawsze tam coś zostaje. Ja w tej chwili, kiedy jestem bardziej uczulona na te zapachy,
potrafię czuć, że moja woda pachnie tabletką do zmywarki. No i substancje zapachowe, i substancje, i barwniki w produktach do zmywarki są kompletnie zbędne, no ale nam się wmawia, że my tego potrzebujemy, bo znowu w zmywarce też śmierdzi, jeżeli o nią nie dbamy, o czystość tej zmywarki, więc potrzebujemy intensywnie pachnących tabletek, żeby nie czuć, że nam śmierdzi ze zmywarki, czyli że zmywamy w brudnej zmywarce. No i właśnie to jest to samo co z tą pralką. No, jejku. Słuchanie ciebie sprawia, że trochę mnie przeraża świat. Wiesz, oprócz tego, że w ogóle w ostatnich dniach świat mnie przeraża, to jeszcze w ogóle jak sobie pomyślę o tej takiej naszej codzienności, jak wiele jest tych punktów zaczepnych, gdzie jesteśmy no, oszukiwani trochę przez wielkie korporacje, które właśnie mówią nam, że twoje pranie ma pachnieć, że w ogóle pachnący, czysty dom to jest pachnący dom. I my niestety za tym idziemy, bo nasze babcie, no nasze, boże babcie to jakby nie miały takiego wyboru, jak my teraz mamy, nie? Ale nasze mamy, no jejku, ja pamiętam, że przecież, wiesz, ja mieszkam na Śląsku i był taki okres w życiu mojej rodziny, gdzie duża część wyjechała za granicę do Niemiec, no i co później przyjeżdżało, jak u nas jakby nic nie było, gdy ja byłam mała, to co przyjeżdżało? No paczki z Niemiec, oczywiście były miśki Haribo i inne pyszności, które generalnie teraz też się zastanawiam jakby z punktu widzenia chemii w jedzeniu, ale to już w ogóle nie nasz temat dzisiaj, które wtedy jadłam jako dziecko i rodzice mnie tym jakby nie raczyli, no bo to był taki rarytas, ale właśnie przychodziła też niemiecka chemia i ona właśnie tak, że tam się śmiałam, że niemieckie to jest 3 razy lepsze, no i do tej pory są, przecież co chwilę widzę sklepy z niemiecką chemią. No i właśnie powiedz mi, czy to jest tak, że ona jest jakby lepsza, dlatego że bardziej pachnie, czyli my już wiemy, że tak naprawdę wcale nie jest lepsza, czy tam jest coś faktycznie lepszego dla nas? Tutaj z tą chemią z Niemiec jest tak, że podobno Niemcy dozują zgodnie z zaleceniami, a Polacy z tym mają bardzo duży problem. I jeżeli kupujemy coś z Niemiec, to zazwyczaj bardzo często jest mocniej skoncentrowane. Czyli powinniśmy używać mniejszej ilości, ale my nie czytamy kompletnie tego, co mamy napisane na opakowaniu, więc stosujemy takie ilości, jak używaliśmy wcześniej. Czyli mamy bardziej skoncentrowany produkt, używamy go więcej, więc on może nam się wydawać, że lepiej doprał, że to ubranie bardziej nam pachnie, więc że to jest na pewno lepsze niż to, co my mamy w sklepie, ale jednocześnie nie zdajemy sobie sprawy, że to się z tej pralki nie wypłukuje, zostaje gdzieś tam w tych częściach, których my nie widzimy, no bo niestety bardzo dużo osób pralki nie czyści, a takie czyszczenie z tych detergentów, które zostały, których używaliśmy w nadmiarze, jest bardzo ważne. I ja polecam profil na Instagramie pralkowcy.pl. Tam są zdjęcia pralek po rozkręceniu. I bardzo często widać taki śluz, taki kisiel, który tam został w tych częściach. I to są właśnie resztki tych detergentów naszych. Tak, tak. Miałam, przyznaję się, że był taki moment, kiedy ja właśnie miałam cały czas wrażenie, że mam co chwilę brudną pralkę i to właśnie było takie kiślowate, tak jak powiedziałaś, a ponieważ no ja staram się czyścić tą pralkę, mówię staram, bo nie zawsze jestem super regularna, ale staram się to robić, no i właśnie okazało się, że w momencie, kiedy przestałam używać w ogóle chemię sklepową, to żadnego kiślu nie ma, w ogóle nic nie ma, nic w ogóle tam, wiesz, w tej szufladce, pomimo tego, że ta woda tam z automatu leci, no bo ona jakby jest w programie, nie? Ale jakby, ponieważ ja jak robiłam swój proszek, zresztą o robieniu proszku też będę opowiadała, w moich doświadczeniach robienia proszku na webinarze i co źle zrobiłam i Sylwia wytłumaczy, dlaczego ja to źle zrobiłam, w każdym razie, jak dodawałam ten proszek do bębna pralki, później używałam octu zamiast płynu do płukania właśnie z olejkiem zapachowym, no to nagle się okazało, że ta szufladka jest wiecznie czysta. Nie ma tam w ogóle ani, nie wiem, nie pleśnieje, ani nie robi się ten czarny taki osad, ani właśnie ten taki kiślowaty, takie glutki tam się zbierały, po prostu tego nie ma. Więc to nie chodzi o to, że to jest zamknięta, niewywietrzona szufladka, bo ja kiedyś tak myślałam, że po prostu to jest zamknięte, nie, i to jakby jest w jakimś tam pomieszczeniu, może to wentylacja jakoś nie taka, że jakoś sobie tłumaczyłam, że nie myślałam o tym, że to może być po prostu przez to, co ja tam wlewam do środka. Czyli ja akurat wlewałam płyn do prania konkretnie, nie do płukania już, bo tego, jak mówiłam, nie używam już jakiś czas, natomiast płyn do prania wlewałam. No i
No właśnie nie chcę tutaj wchodzić na konkretne produkty, bo się okaże, że będziemy rozmawiać po prostu bardzo długo, ale czy w takim razie są na rynku rzeczy do płukania, które generalnie polecasz? Nie mówię, żebyś poleciła te konkretne jakby marki, chyba że coś pamiętasz, to wtedy oczywiście możemy, jak najbardziej. Natomiast czy to zawsze jest złe, czy dla tych osób, które wiesz, na razie robią, kupują te jakieś Lenory i inne tam rzeczy i chciałyby, nie chcą przejść od razu do, nie wiem, jakiegoś niepachnącego prania, bo będą się czuły z tym. Czy coś jest takie przejściowe, co możemy jakby polecić tutaj teraz? To o tym będę też mówiła w trakcie naszego webinaru, bo też przygotowałam właśnie, ale takim najbardziej przejściowym produktem to są płyny z Zielko. To jest polska firma, jeżeli kojarzycie Sylweko, to jest ten sam właściciel, produkują po prostu i kosmetyki, i środki czystości, i właśnie mają i płyny, bo wiem, że nie każdy chce przychodzić na proszek, więc tak samo tutaj są płyny do prania i płyny do płukania, więc można sobie wybrać i to będzie ten płyn do płukania taki idealnie przejściowy. Kolejny taki etap to Clareco. Clareco to jest płyn zrobiony tylko z wody, kwasku cytrynowego i naturalnych olejków eterycznych, czyli coś, co możemy zrobić sobie sami w domu, no ale wiem, że nie każdy chce, nie każdy lubi takie rzeczy robić własnoręcznie, więc można sięgnąć po gotowy. No a taki już najbardziej ekologiczny, najprostszy i jednocześnie najtańszy sposób to zrobienie własnoręcznie płynu, tak jak powiedziałaś, z octem albo właśnie z kwaskiem cytrynowym. To też przepis na taki płyn z kwaskiem cytrynowym będę podawała w trakcie naszego webinaru. I tutaj będę również tłumaczyła, dlaczego moim zdaniem ani ocet, ani kwasek cytrynowy nie są niebezpieczne dla pralki, bo takie głosy też się pojawiają. Tak, ja też o tym słyszałam, natomiast no moja pralka już tak parę lat chodzi i nic tam się, bo też słyszałam, że będą mi parcieć uszczelki, że jakieś rzeczy, także no czytałam różne komentarze, tak, gdzieś oglądałam w, możliwe, że nawet u Ciebie, czy na profilu chyba też była bardzo kiedyś taka dyskusja ubrania do oddania, tam też gdzieś było o tym odcie i po prostu były setki komentarzy, ja sobie tak statystycznie sprawdzałam, że tak, komuś ten ocet śmierdzi, innym nie, bo wywietrzeje, jednym zepsuł pralkę, innym nie zepsuł, nie? I ja mówię, no ciężko powiedzieć jakby, no ale dobra, w takim razie poczekam do webinaru, co na ten temat powiesz, bo jestem ciekawa właśnie twojego zdania, twojej właśnie pewnie faktów, a nie zdania na ten temat, bo właśnie, no moje zdanie jest takie, natomiast ty pewnie będziesz się tutaj posługiwała jakimiś bardziej mądrymi rzeczami, niż ja bym mogła. I właśnie, patrzę, czy są jakieś pytania, ale dziewczyny tutaj o nic nie pytają, więc chyba albo dobrze mówisz i wszystko jasne. Tak, nie mamy pytań odnośnie prania. Dobrze, to zanim ja opowiem trochę więcej na temat naszego webinaru, to Sylwia, czy jeszcze jest coś, co koniecznie musisz powiedzieć dzisiaj, żeby tak, jeżeli ktoś do tego naszego webinaru nie dołączy, żebyś czuła, że o tych substancjach zapachowych powiedziałyśmy już dzisiaj wszystko, czy już poruszyłyśmy każdy temat? Kolejna rzecz. Moim zdaniem te substancje zapachowe są niekorzystne dla naszego portfela. I o tym sobie przygotowałam akurat relację, którą zaraz będę wrzucać u siebie na Instagramie, więc zapraszam. Więc będzie o tym, dlaczego pranie może być drogie przez to, że chcemy właśnie używać tych wszystkich substancji zapachowych i ogólnie jakie są produkty do prania i ile to może nas kosztować, a może kosztować bardzo dużo. Okej, okay. Mam pytanie od Hani. A co w przypadku prania wełny? Zwykłe proszki do prania, nawet te eko, nie nadają się do prania wełny, bo ją niszczą. Także czy możesz się odnieść do tego niszczenia? Do prania wełny jest sporo takich ekologicznych też płynów. Właśnie Zielko na pewno ma płyn do Zielko. Może tutaj nie jestem pewna. Wydaje mi się, że mają do wełny i do tkanin delikatnych. Na pewno mają do czarnego, więc tutaj mogło mi się coś pomylić, ale w tej chwili w Rossmanie od kilku miesięcy pojawiły się nowe środki czystości, nazywają się Eco Freude. Nie wiem, nie pamiętam, jak tam literki dalej szły, więc mogę coś przekręcić w tej nazwie. Ale naprawdę jest tam do właśnie prania wełny i jedwabiu, ma dobry skład, więc polecam. Ale na przykład w drogerii ekologicznej Betterland oni mają bardzo duży wybór i tam jest sporo zagranicznych też firm, które mają płyny do prania wełny i jedwabiu, takich właśnie delikatnych rzeczy, więc tutaj polecam właśnie te płyny.
Okej. Następne pytanie, czy takie naturalne pranie niszczy rzeczy, jak z suszeniem prania potem w suszarce bębnowej? Naturalne pranie, jeżeli robimy je dobrze, nie będzie niszczyć rzeczy. No ale w sumie o tym też będziemy rozmawiać trochę na webinarze, o tym, z czego robione są różne tkaniny i że do tego konkretnego materiału też musimy dobrać proces prania i wtedy te rzeczy nie będą zniszczone. Też o akcesoriach troszkę, które można wykorzystywać, żeby te nasze ubrania się tak nie niszczyły. Naturalne proszki do prania mogą niszczyć, tak jak ty wspomniałaś, Ola, że robiłaś ten proszek, to co rozmawiałyśmy i Ola właśnie robiła proszek, który nadaje się do białego. Ja też kiedyś się na to nacięłam. Mam dwie pary spodni, które były czarne, jedne z nich są w tej chwili szare, bo je prałam w takim proszku. I to jest przepis bardzo często powielany w internecie, jako po prostu proszek do prania. A to jest proszek do prania białego, bo jeżeli wybierzecie kolor albo czarne, no to niestety będzie blaknąć. Dlatego moim zdaniem, no, pranie jest trudne. Trzeba się go nauczyć. To nie jest tak, że po prostu wrzucamy do pralki, wlewamy płyn czy wsypujemy proszek, tylko trzeba niestety trochę więcej się o nim dowiedzieć. No i my myślę, że ze 3 godziny w sobotę na to poświęcimy. I Tak, żeby. tak. Były plany na początku dwie, później 2,5 z pytaniami, ale jak popatrzyłam sobie wczoraj na prezentację, którą przygotowałaś, stwierdziłam, nie ma opcji, po prostu nie ma opcji, będą 3 godziny. Będą 3 godziny. Właśnie, bo tutaj jeszcze druga część tego pytania, czy suszenie, czy jakby to pranie naturalne, czy tam ekologiczne, czy bezpieczne, jak później z suszeniem? Czy to w ogóle ma jakiś wpływ, czy nie? Nie ma żadnego wpływu. Tutaj ja ogólnie nie jestem za suszarkami, one mają swoje plusy i minusy. Ja sama raczej bym nie kupiła. Jest jedna rzecz, która by mnie do tego skłaniała, ale to naprawdę na dłuższą rozmowę. I właśnie poruszę to w trakcie webinaru dzisiaj. Myślę, że to jest za długo, żeby tłumaczyć. Ale same ekologiczne środki czystości nie wpływają na to, że na przykład nie można byłoby później używać suszarki bębnowej. Dobrze. I teraz jeszcze pytanie, co prawda już nie o zapachach, ale jak prać swetry kaszmirowe w pralce? Ja mogę odpowiedzieć, bo ja powiem, co ja robię. Wrzucam do pralki na ten program Wełna i już. Ale to jest moje, a teraz specjalistka niech się wypowie. Ja powiem szczerze, bardziej jestem specjalistką z tematu, jak uratować wełnę, którą się źle wyprało, bo z tym akurat mam doświadczenie. Ale ja niestety miałam takiego pecha, że, znaczy pecha, w sumie taką niewiedzę moją, że ja po wełnę w ogóle nie sięgałam, bo jako dziecko się do tego bardzo zraziłam, bo mnie zawsze gryzła. I po prostu jak słyszałam słowo wełna, to dla mnie to było nie. I kompletnie nie brałam pod uwagę tego, że są różne rodzaje, że różne te włókna. I tak na dobrą sprawę mam jedną wełnianą rzecz u siebie w domu, którą właśnie ostatnio przez przypadek wrzuciłam na normalne pranie. Więc, ale udało mi się to uratować, więc a propos ratowania też będziemy rozmawiać. Jeżeli chodzi o samo pranie takich rzeczy, to ja właśnie tylko tak teoretycznie bardziej wiem. Czyli też właśnie to pranie najkrótsze, wełna, delikatny detergent. I w przypadku wełny zaleca się, bo tak jest często, że na przykład mniej tego prania wrzucić do pralki, żeby to się dobrze wyprało, a w przypadku wełny z kolei słyszałam, że dobrze jest cały bęben zapakować, żeby to się za bardzo nie obijało w trakcie wirowania. No wiadomo, wirowanie tutaj też najdelikatniejsze, ale żeby to właśnie nie ocierało się, nie zbrylało, tak, no bo jak będzie się tak ocierać, to będzie się to zużywać. I właśnie pod tym względem podobno lepiej tutaj zapakować cały. No ale kto ma tyle wełny, żeby zapakować cały bęben z tego?
Ja mam sporo wełny, albo chociaż bawełnianych swetrów, które też właściwie wrzucam do razem z wełną, nie? Czyli jakby tych dzianin swetrowych. Dzisiaj na przykład też mam na sobie, co prawda, taką cieniutką, ale też wełnę merino chyba, o ile dobrze pamiętam. Musiałam sprawdzić, ale na pewno jest to owcza, tylko nie wiem, czy zwykła, czy merynosowa. Więc tak, myślę, że to jest, w ogóle nigdy nie pomyślałam o tym, że faktycznie wypakowanie w bębna większą ilością rzeczy sprawi, że to pranie będzie się mniej tam, nie wiem, szelątać, tak? I po prostu mniej się będzie kręcić i mniej będzie się, czy kręci się będzie tyle samo, bo takie są obroty, ale mniej się będzie obijało i ocierało o siebie, więc jest mniejsze ryzyko mechacenia, tak? Ja po prostu piorę kaszmir razem z innymi wełnami i w ogóle z innymi swetrami, czyli dzianinami swetrowymi. I obojętnie, czy one są z wiskozy, czy one są z wełny, czy w sensie owczej, czy z kaszmiru, bo innych chyba nie posiadam. No, czy właśnie są bawełniane, także to wszystko po prostu razem idzie do pralki. Tym bardziej, że jestem zmarzluchem, więc mi ta wełna, no, dużo daje po prostu. Okej, dobrze, widzę, że to było ostatnie pytanie, także będziemy powoli kończyć, natomiast zanim rozłączę się, to ja oczywiście, no ponieważ dzisiejsze spotkanie jest spotkaniem promocyjnym naszego webinaru sobotniego, także zdradziłyśmy jeden z mały temat tego, co będzie się działo w sobotę. Więcej możesz poczytać na stronie webinar.kodstylu.pl. Teraz zapisy są w cenie promocyjnej, którą oczywiście wszystko jest dostępne na stronie. Możesz zobaczyć, co tam będzie. I jest też dokładna lista tematów, które się będą pojawiały. Czyli będziemy rozmawiać o tym, kiedy brać ubrania. Czy i dlaczego należy, to tendencyjne pytanie jest, dlaczego należy wybrać rzeczy, które przynosimy z sieciówki. Czy właśnie rodzaj tkaniny ma wpływ na to, jak powinnyśmy prać. No i taki ogólnie będziemy rozmawiać o tym, jak prać prawidłowo, żeby to pranie było bezpieczne właśnie dla naszego zdrowia, naszego i naszej rodziny, czyli naszych domowników, dla środowiska bezpieczne, bezpieczne dla pralki, żeby ona właśnie nie była brudna i śmierdząca i bezpieczne dla środowiska. Oczywiście też będzie cały temat poświęcony, znaczy cały segment poświęcony usuwaniu plam i zapachów, no bo wiadomo, że pranie praniem, ale czasami barszcz czerwony wyląduje czy na ubraniu, czy może na obrusie, bądź jakieś tam, nie wiem, zabawy kolanami po trawie naszych pociech, no i może się okazać, że będziemy potrzebowały czegoś więcej. A że ja trafiłam na przykład na bardzo sprzeczne często informacje w internecie, jak na przykład wspierać te takie biologiczne rzeczy, bo na przykład krew, tak, jak ktoś tam gdzieś się przetnie, albo właśnie na przykład czerwony, czy to barszcz, czy czerwone wino, czy jakiś tam, nie wiem, dżem porzeczkowy, sos pomidorowy, jeżeli ktoś je spaghetti i je wciąga, no to wie, co to znaczy, jak się właśnie tym sosem ochlapie, szczególnie na białą rzecz, także będziemy rozmawiać o tym, jak usuwać w sposób naturalny oczywiście, bezpieczny, cały czas bezpiecznie te nasze plamy. No i jak czytać składy, to znaczy jeżeli mimo wszystko, no nie wiem, nie zauważymy, że nam się coś skończy, jak czytać składy, bo jak się okazało, to była dla mnie wielka w ogóle taka ciekawostka, że to, co często jest na etykietach, jeżeli chodzi o środki do prania, do płukania, to one są bardzo krótkie. No a co się zazwyczaj mówi, że jeżeli jest krótki skład, to on jest dobry. I na przykład zauważyłam, że czy ja wezmę sobie taki korporacyjny proszek, czy wezmę sobie ekologiczny znanej marki, czy i nagle się okazuje, że one mają właściwie te same rzeczy w składzie. No i okazuje się, że to, co tam jest, to nie jest wszystko, że to są skrócone składy i będziemy właśnie mówić o tym, jak te składy czytać, jak się dowiadywać, ale też z tego, co wiem, to dostaniemy jakieś kilka polecajek, czyli jeżeli ktoś nie chce czytać, nie chce sprawdzać, no to dostaniemy kilka polecajek, właśnie tak jak dzisiaj było już wspomniane, były wspomniane marki wcześniej, jeżeli chodzi o pranie wełny, czy tam płukanie. No i właśnie co wybierać, proszek czy płyn, czy jest coś, co jest lepsze, albo do czego. I będziemy też właśnie jeszcze rozwijać temat używania octu, kwasku, tych wszystkich proporcji, jak, żeby to po prostu było dobrze. No i oczywiście wielki temat, czyli brudna pralka. Brudna pralka, czyli jak ją czyścić, żeby no, ubrania nam po prostu nie śmierdziały, gdy je wyciągamy. No i żeby była bezpieczna ta nasza pralka, że jak już wydamy na nią pieniądze, żeby to były pieniądze zainwestowane, a nie żeby było trzeba ją co chwilę wymieniać, bo będzie po prostu
nieczysta. Będzie też o bezpieczeństwie przechowywania. To też myślę będzie istotne dla osób, które mają dzieci, jak przechowywać środki czystości, żeby no, po prostu nie było jakichś niesamowitych zatruć czy podrażnień. No i o suszeniu. I taki pamiętam temat, który Sylwia zaproponowała, że czego nie wolno suszyć na grzejniku. I muszę powiedzieć, że to była rzecz, która mnie bardzo zaciekawiła, no ale oczywiście zostawimy tą taką małą niepewność, czego nie suszyć na grzejniku, bo ja powiem, że ja czasami różne rzeczy dosuszam jak trzeba szybko na grzejniku, szczególnie teraz w okresie grzewczym, jak zależy mi, żeby szybko coś było przed jakimś wyjazdem, no to tak dosuszam, także jestem szalenie ciekawa, co powiesz na ten temat, no ale właśnie, także zapraszamy Was do zapisania się na webinar sobotni, widzimy się w sobotę o 10:00, każda osoba zapisana, która będzie na żywo, będzie mogła zadawać pytania, ale całość będzie nagrana, także jeżeli w sobotę z jakiegoś powodu nie możesz być z nami na żywo, to dołączając do webinaru masz do niego dostęp przez cały rok. Także nagranie będzie rok na platformie i teraz właśnie do momentu, kiedy webinar się rozpocznie, czyli do tej godziny 10, 12 marca, mamy cenę wprowadzającą, taką premierową, 97 zł, no i później ona już będzie tylko i wyłącznie rosła, bo oczywiście webinar będzie w stałej sprzedaży, natomiast już na pewno po wyższej cenie. Także myślę, że powiedziałam wszystko, na żywo będzie można zadawać pytania, zapisywać się można już teraz po to, żeby zobaczyć, w jaki sposób oszczędzić no też pieniądze na praniu, jak się okazuje, że można drogo prać, no ale przede wszystkim, żeby oszczędzić swoje zdrowie i nie wpływać takimi małymi cegiełkami na to, które te cegiełki, ja tak sobie wyobrażam, że stosowanie za dużo chemii to takie odkładanie się, odkładanie rzeczy, które później mogą doprowadzić albo właśnie do alergii, albo do jakichś dużo gorszych rzeczy związanych z naszym zdrowiem. Także jak najbardziej zapraszamy. I cóż, kończymy na dzisiaj, bo już 37 minut widzę tutaj, wiedziałam, że to nie będzie takie szybkie. W każdym razie Sylwia, dziękuję Ci bardzo, że zagościłaś. Jeżeli oglądają nas osoby, które mają konto na Instagramie, to zapraszamy w czwartek o godzinie 18:00. Tak, na profil Mama Chemik na Instagramie, gdzie też będę pytała o aspekty prania, ale już troszeczkę, nie prania, bezpiecznej chemii w domu, będę podpytywać Sylwię na jej profilu, także będzie można poszerzyć wiedzę, no a właśnie też zapraszam Was jeszcze raz, webinar.kodstylu.pl, także koniec przerwy na reklamę, Sylwia jeszcze raz dziękuję, no i najpierw do zobaczenia w czwartek u Ciebie, a później widzimy się już wspólnie na webinarze z wszystkimi zapisanymi osobami. Dokładnie. Dzięki jeszcze raz za zaproszenie i do zobaczenia. Do zobaczenia, pa, pa.